Siemanko, siemanko, witajcie w Pit Stop. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak jeździ ten krosik, którego robiłem tam kiedyś w odcineczkach. Nie mogłem go odpalić, bo nie było kompresji, ale dlatego, że były za duże nakrętki na... Za duże nakrętki na środki do regulacji zawodu. Słońce mnie trochę razi, dlatego przymrużam oczy jak chińczyk. Ten królik nie przymruża oczu. Więc jedziemy. Ogólnie to ten krosik wszystko śmiga, hamulce są brzytwa, zawieszenie jest git malina, wszystko przód, wszystko hamuje, oponki, nówki, sztuki z przodu, z tyłu nie jest nowa, ale jest w dobrym stanie. I co, łańcuszek jest. Elegancki, złoty łańcuch, tutaj cyk, wszystko fajne, ten też krosik jest do sprzedania. Ale pewnie znając życie też, zanim będzie filmik, to już go nie będzie tego krosa, on nawet jest zakurzony. Więc tak to jeździ ten motorek śmieszny mały. A tutaj mam już właśnie rozebranego tego, kurczę, tą jamaszkę śmieszną chińską. Tu są wszystkie kable, to znaczy te kable idą do wyrzucenia, bo kupuję nową wiązkę całą. Co prawda tu jest wszystko dobre, ale w sensie o, nowe to jest sprawne. Żeby tu światła podłączyć, wszystko, to zobaczcie jakie to są makarony. Tutaj już przygotowany motoryneczka. Zobaczcie, nowa oponeczka z przodu, elegancka, nówka sztuka, brand new. Tutaj kable, spaghetti z kabli, oczywiście będą nowe. Tutaj kurczę, też chyba będę musiał zakupić nowe, bo to niby działa. Ale tutaj jakie są kable, to widzicie. Nie wiadomo jak to wpiąć. To też no niby działa, ale zostawię po prostu, a kupię nowe, żeby to było pewne. A propos tej Hondy, nie wiem jaki tu kolor zrobić, myślałem zielony, coś ala tamto Kawasaki, małe. No ale nie chcę już tych zielonych motocykli, choć fajnie by wyglądał, zobaczymy. I oczywiście napis Kawasaki, chociaż to Honda, ale to nie jest z tym. Jeśli widzicie jakiś inny kolor tego motorka, to po prostu piszcie w komentarzach i myślę, że nie wiem, jakiś czerwony z wstawkami chromowanymi, czyli z tej folii chromowanej. Rama, te wszystkie podzespoły będą czarne, bo po prostu to będzie mi najłatwiej zrobić. Czarny kolor, no chyba, że ramę, to mogę zrobić ewentualnie jakąś tam zieloną, seledynową, coś takiego. Może by jaką okleinę też dał na te plastiki. Czyli wiecie, jakaś grafika, dajcie mi pomysł i napiszę do jakiejś firmy, to mi zrobią grafikę i okleję całe te plastiki bak. Także no to zależy od was, jaki tu kolor. Ja osobiście bym został przy zielonym. Zielony Kawasaki Green z naklejkami takimi różnymi i rama różowa. Żeby było spoko, fioletowa na przykład i czarne, no i czarne tutaj elementy wszystkie. Czy tam jakieś tam wzorki czy coś takiego.
Także piszcie w komentarzach, jak widzicie tą Hondę, a tak ją zrobię. Może jakiś, nie wiem, żółty kolor, może cała czarna, może biała, tak, cała biała, czy czerwona, czy jakie tam jeszcze były kolory. Różne były kolory, czerwona też może być czerwona. No po prostu chodzi o to, żeby ona się rzucała, żeby była kozacka, taka no petarda, tak jak tam ta TZR-ka. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.